Tak jak mówiłam, pierwsze z serii spotkań warsztatów dla samorządu rozpoczynamy dzisiaj. I chciałam Państwu powiedzieć, jakie pytanie, czy trochę szalony może nawet pomysł, rozpoczęło w ogóle nasz projekt. Zastanowiliśmy się wspólnie w grupie, co by było, gdyby ludzie cenili sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście bardziej niż posiadanie własnego auta. I wydaje się to troszeczkę takim utopijnym nawet pomysłem, że tak mogłoby być, bo to nie jest tak, że tylko w Polsce ludzie cenią i są przywiązani do posiadania własnego samochodu. To jest powszechny fenomen. W jednych miejscach mniej występuje, w innych mniej. Ale właśnie takie pytanie sobie zadaliśmy i potem ono doprowadziło nas do postawienia celów takich podstawowych, bo szczegółowych mamy troszeczkę więcej, żeby zobaczyć, jakie czynniki sprzyjają bądź nie sprzyjają korzystaniu z alternatyw dla samochodu i zidentyfikować chcieliśmy działania, które ułatwią taką trwałą zmianę przyzwyczajeń transportowych, bardziej oczywiście zrównoważonej tej mobilności i poprzez to stworzenie rozwiązań neutralnych dla klimatu. I pracujemy nad stworzeniem takiego ogólnodostępnego pakietu i metod, i narzędzi, które można by zastosować w różnych miejscowościach. Fundamenty naszego projektu są dwa. Pierwsze to jest proces współtworzenia i to jest coś, co jest takie bardzo namacalne, też łatwe do doświadczenia i łatwe do opowiedzenia. Polega to na tym, że we współpracy w ścisłej takim kontakcie ze wszystkimi interesariuszami, mieszkańcami, urzędami, ale też z biznesami lokalnymi, społecznością. Na każdym etapie pracy jesteśmy w kontakcie i konsultujemy nasze pomysły, ale oprócz tego mamy bardzo dużą część, która teraz jest troszeczkę taka, powiedziałabym, ukryta, mniej widoczna i też trochę mniej atrakcyjna, bo po prostu my modelujemy i budujemy takie, można powiedzieć, no, matematyczne, informatyczne rozwiązania, które pozwolą nam na podstawie zachowań indywidualnych i istniejących modeli ruchu oraz jakości powietrza przewidywać, jakie konsekwencje dla jakości powietrza i natężenia ruchu w mieście mogą mieć różne scenariusze. A więc tutaj można sobie takie laboratorium miejskie w hipotetycznej sferze przeprowadzić dzięki tym naszym modelom. Dzisiaj ja się skoncentruję i ta prezentacja będzie bardziej na współtworzeniu. Cały ten cykl nasz dzisiejszy jest temu przeznaczony, ale kolejne warsztaty będziemy też poświęcać temu aspektowi modelowania. Myślę, że część z Państwa to będzie też interesujące. Tak jak mówiłam, to co robimy, u podstaw zawsze mamy ten proces współtworzenia, ale zbieramy i analizujemy dane i zastane, i te, które będziemy w projekcie zbierać, ale też przeprowadzamy interwencje w takich, no, na żywej tkance w naszych trzech szkołach projektowych. Przeprowadzamy różne właśnie doświadczenia, żeby zweryfikować, które pomysły wypracowane wspólnie w tych społecznościach lokalnych sprawdzą się bardziej lub mniej. I do tego dokładamy, że tak powiem, właśnie ten model uczenia maszynowego, który wyjaśnił wybór środka transportu i jak on się przełoży na lokalne i takie globalne na skalę miasta natężenie ruchu oraz emisję związaną i z ruchem samochodowym, ale też uwzględnieniem innych emitentów zanieczyszczeń powietrza. Nasz zespół jest duży, jest też międzynarodowy i też interdyscyplinarny, czy nawet transdyscyplinarny, bo oprócz instytucji badawczych mam gminę Lublin, bardzo pomocną i bardzo się cieszę, że jest z naszym konsorcjum, a także Fundację na Miejscu, która właśnie jest odpowiedzialna za wiele z tych działań w szkołach. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami, też jesteśmy bardzo otwarci na taką współpracę z biznesem, ze startupami, bo to też jest ważny interesariusz i tak jak Państwo tutaj widzą, mamy i Politechnikę Krakowską, ale też firmy, które dostarczają nam czujników mierzących jakość powietrza i hałas. No i mamy bardzo dobrą współpracę dzięki wsparciu Urzędu Miasta, w szczególności Biura Edukacji, z trzema wybranymi szkołami. One są bardzo różne, każda z nich ma swoją specyfikę i w nich robimy warsztaty właśnie współtworzenia, ale jednocześnie też proponujemy takie edukacyjne zajęcia w wybranych klasach. No i w każdej szkole mamy zainstalowaną baterię czujników, mierzymy natężenie ruchu w podziale na samochody osobowe, ciężarowe, rowery i pieszych, zliczamy różne parametry zanieczyszczeń środowiska i też hałas.
No i kontrolujemy o konkretne warunki pogodowe. Comorbidity, ale... To, co dalej się wydarzyło, to tak jak mówiłam, robimy takie zajęcia trochę w duchu nauki obywatelskiej z dziećmi w naszych szkołach i też oni aktywnie biorą udział w wypracowaniu różnych rozwiązań, które mogą sprzyjać i promować aktywną mobilność. I obserwujemy oprócz tych mierników, takich właśnie kamer, które zliczają samochody, mamy też obserwacje zachowań transportowych, które też mają istotny wpływ na to, jak duża jest emisja tych zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego. No i jesteśmy w trakcie zbierania danych ilościowych i jakościowych. Także jak Państwo widzą, dużo jest tego. Nasze plany są jeszcze bardziej ambitne. Na wiosnę planujemy różne interwencje. One tutaj są takie hipotetyczne, ale my mamy już konkretne plany, nie chcę o nich więcej mówić, bo to na następnych warsztatach szczegółowo będziemy o tym mówić. I tak jak mówiłam, warsztaty planujemy cykl 5, być może 6. Póki co jeszcze zdalnie, myślę, że zostaniemy przy tej formule, zobaczymy, jak ona nam się dzisiaj sprawdzi. Bardzo fajnie byłoby się spotkać na miejscu, ale wydaje nam się, że jakby to już stało się takim nową rzeczywistością, że spotykamy się online, więc to też jest do Państwa pytanie, jak Państwo wolą pracować, czy zdalnie, czy na miejscu. Dzisiaj myślę, ten warsztat pokaże Państwu, co my mamy na myśli, mówiąc zdalnie, bo to nie jest tylko taki zwykły Zoom. Do którego przywykliśmy, a może się mylę, może właśnie Państwo mają doświadczenia takich różnych, bardziej interaktywnych sposobów i może to rzeczywiście zastąpi nam takie spotkanie face to face na tyle dobrze, że nie będziemy potrzebowali się spotykać na żywo. I też zidentyfikowaliśmy potrzebę, której nie mieliśmy w planach na początku, ale wydaje się, że jest potrzeba, aby podobnego typu warsztaty przeprowadzić bezpośrednio już ze szkołami, z Wydziałem Oświaty i to jest, jeżeli nam siły na to pozwolą i możliwości, to też jest coś, co chcielibyśmy zrobić. No i tak jak mówię, pracujemy cały czas nad tymi modelami, nad pełną dokumentacją i naszej metody, tego, co robimy, żeby można było się zapoznać i z całością, i z wybranymi kawałkami. Staramy się to komunikować w taki sposób, żeby on był dla Państwa przyjazny, to znaczy, że można sobie wybrać to, co Państwa interesuje i żeby nie trzeba było przekopywać się przez pełną dokumentację. Możemy tam dosyć dobrze tą naszą stronę przeszukiwać i wyszukiwać treści, które są dla Państwa ciekawe. No i będziemy oczywiście na koniec tego roku szkolnego, już myślę w takich kategoriach, mieć taki wstępny model symulacji gotowy właśnie do oceny skutków hipotetycznych scenariuszy. I to będą konsekwencje i dla natężenia ruchu, i dla emisji zanieczyszczeń w takiej skali mikro wokół konkretnej szkoły, czy to właśnie w skali całego miasta. No i oczywiście po drodze tych etapów takich pośrednich również. Zależy nam na tym, żeby to było skalowalne na inne miasta. Oczywiście to wymaga czasami większych, czasami mniejszych inwestycji, ale od początku myślimy o tym, żeby ten model był przekładalny również na inne miejscowości, na inne konteksty. No i ode mnie to jest wszystko. Zapraszam Państwa na cykl dzisiejszy. Do rozmowy, a na początku jeszcze do wysłuchania naszych doświadczeń i przekazuję głos Kasi Archanowicz, która opowie o historiach sukcesu. Dziękuję bardzo.